Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Witam wszystkich, Arkadiusz Brzyski, IndieCage.pl, a to jest ITC Fight Week. Zapraszam! Klub Roku w plebiscycie redakcji IndieCage. Ancos MMA pod wodzą trenera Andrzeja Kościelskiego zgarnia tytuł Klubu Roku w plebiscycie redakcji IndieCage Night 2022. Nie da się ukryć, że każdy fan sportów walki w Polsce musi znać nazwę poznańskiego klubu, który wywodzi swoją klubną historię z zapasów. A obecnie jest miejscem gromadzącym zawodników mieszanych sztuk walki nie tylko z samej stolicy Wielkopolski czy okolic. Do Ancos MMA przyjeżdżają regularnie fighterzy z innych, również zagranicznych klubów, aby sparować i szlifować umiejętności pod czujnym okiem trenera Andrzeja Kościelskiego. Z kolei wyróżnienie w kategorii klubu roku wędruje do niesamowicie rozwijającego się gymu Octopus Łódź, w którym króluje niepodzielnie trener Dawid Pepłowski. W ostatnich miesiącach z ogromnym podziwem śledziliśmy kolejne sukcesy zawodników, którzy reprezentują łódzką ośmiornicę. Wielkie wrażenie robi także to, jak bardzo zżytą i ufającą sobie ekipę stanowią zawodnicy i trenerzy Octopusa. Trzeba przyznać, że klub ten jest na najlepszej drodze do zdetronizowania starych wyjadaczy w branży. Knockout roku w plebiscycie redakcji IndieCage. Publika obserwująca na żywo występ Tomasza Narkuna i Henryka da Silvy podczas KSW 75 była pod ogromnym wrażeniem tego, co pokazał Brazylijczyk. Zdaniem naszej redakcji da Silva zasłużył tym samym na zgarnięcie nagrody w kategorii Knockout roku w plebiscycie Night 2022. Na wyróżnienie natomiast zasłużył Mariusz Pudzianowski, który niesamowicie ubił Michała Materle. Odkrycie roku w plebiscycie redakcji IndieCage. Po długich dyskusjach postanowiliśmy przyznać nagrodę w kategorii Odkrycie roku Sergiuszowi Zającowi. Trenujący na co dzień w Spartaku się Rzeszów zawodnik wagi półciężkiej pokazał się w 2022 roku znakomicie w zawodowych walkach MMA. Sergiusz zwyciężył we wszystkich stoczonych pojedynkach. Pokonał kolejno Pawła Całkowskiego, Łukasza Kulpę i Wincentego Krawczyka. Walki toczył m.in. w organizacjach Babylon MMA oraz Carpathian Warriors. Na szczególne wyróżnienia w tej kategorii zasłużyli, naszym zdaniem, także Kamil Gawriołek oraz Mateusz Olech. Poddanie roku w plebiscycie redakcji IndieCage. Podczas gali KSW 76 Henry Fedipe zachwycił fanów niespotykaną techniką, którą poddał Alberta Odzimkowskiego. Był to pierwszy peruwiański krawat podczas wydarzeń organizowanych przez KSW. To niezwykłe poddanie zasłużyło naszym zdaniem na nagrodę w kategorii Poddanie Roku w plebiscycie Night 2022. Wyróżnienie w kategorii Poddanie Roku przyznajemy Marcinowi Bandlowi, który w zaledwie 90 sekund poddał Ismaila Nuwardiewa i zdobył pas mistrzowski organizacji Brave. Gala Roku w plebiscycie redakcji IndieCage. 11 walk, wyprzedana arena Gliwice, dwie walki o pas mistrzowski i wielkie gwiazdy KSW w main evencie. Tak można na szybko i w skondensowany sposób podsumować to, co wydarzyło się podczas gali z numerem 77. Gdyby zanurkować w szczegóły, musielibyśmy wspomnieć o niesamowitych popisach w pojedynkach o pasy, wyniszczająca stójkowa wojna na linii Ibrahim Czuzigajew, Iwan Erslan oraz profesorsko rozegrany, głównie w parterze, spektakl Kuby Wikłacza i Sebastiana Przybysza. Do tego piekielny nokaut wykonają Andrzeja Grzebyka, efektowne poddania i wisienka na torcie. Mamet Khalidow rozprawiający się w niespełna 2 minuty z cięższym o ponad 20 kilo Mariuszem Pudzianowskim. Gratulacje dla ekipy KSW, która niezmiennie od lat dostarcza nam świetne widowiska. KSW 77 zostaje laureatem naszej nagrody w kategorii Gala Roku w plebiscycie Night 2022. Z kolei na wyróżnienie w tej kategorii zasługuje naszym zdaniem nie jedna konkretna gala, ale działalność organizacji Babylon MMA i jej niezmordowanego matchmakera Artura Gwoździa. Roman Szymański zawalczy z Raulem Tutaraulim na gali XTB KSW 78. Roman Szymański, były pretendent do tytułu mistrzowskiego i numer 3 rankingu najlepszych zawodników kategorii lekkiej, przywita w okrągłej klatce prawdziwego specjalistę od nokautów.
Do pojedynku dojdzie 21 stycznia w hali Netto Arena w Szczecinie. Raul Tutarauli ma dopiero 30 lat, ale zebrał już pokaźne doświadczenie w klatce. Stoczył do tej pory 37 pojedynków, z których 31 wygrał. Gruzin jest prawdziwym specjalistą od nokautowania rywali. Aż 21 razy w taki właśnie sposób kończył swoje pojedynki. Raul bił się do tej pory dla takich organizacji jak M1, ACA czy Georgian Fighting Championship, w której zdobył tytuł mistrzowski wagi lekkiej. Dana White uderzył swoją żonę. Dana White i jego żona Ani bawili się w weekend w jednym z klubów nocnych w Cabo San Lucas. Dziennikarze, którzy rozmawiali ze świadkami wydarzenia, donoszą, iż wieczór upłynął wszystkim pod znakiem sporej ilości alkoholu. W pewnej chwili Dana White powiedział coś do żony, a ta w odpowiedzi spoliczkowała go. Na nagraniu widzimy, że prezes UFC nie zastanawiał się długo i zareagował, oddając uderzenie. Następnie oboje zaczęli dyskutować. Jak twierdzą świadkowie, cała sytuacja wróciła do normy po około minucie i nic podobnego później nie miało już miejsca. TMZ Sports zdążyło już uzyskać komentarz od Dany White'a. Well, I'm in Cabo, Mexico, you know, for the holidays with my family, and my wife and I were out Saturday night on New Year's Eve, and you know, unfortunately, that's what happened. I'm one of the guys, you know, you've heard me say for years, there's never ever an excuse for a guy to put his hands on a woman, and now here I am on TMZ talking about it. But my wife and I have been married for almost 30 years. We've known each other since we were 12 years old. We've obviously been through some shit together, and we've got 3 kids, and you know, this is one of those situations that's, you know, horrible. I'm embarrassed, but it's also one of those situations that is, you know, right now we're more concerned about our kids. You know, we have 3 kids, and you know, obviously since the video popped up, we've shown the kids the video, and you know, we're more focused on our family right now. People are going to have opinions on this, and most of the people's opinions would be right, and especially in my case. You don't put your hands on a woman ever. My wife and I obviously love each other. We've been together for a very long time. We've known each other since we were very little, and this is just one of those unfortunate situations. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, a po więcej newsów zapraszam na www.indecage.pl oraz na nasze social media. Na razie!